witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu. Obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. Mamy zaszczyt dzisiaj gościć u nas wspaniałych gości, o których przedstawienie poproszę panią Annę Nowak. Bardzo proszę, pani. Proszę Państwa, ja jestem dzisiaj bardzo zestresowana, ponieważ jest to pierwsze takie spotkanie z Państwem tutaj. Pierwsze, mam nadzieję, że nie ostatnie, ponieważ zobaczą Państwo dzisiaj uczestników warsztatów, które realizujemy dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty Galeria Wyobraźni 2, których uczestnicy, których za chwilę Państwo zobaczą, ale zobaczymy także osoby wyróżnione podczas tegorocznego konkursu recytatorskiego, ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Mam nadzieję, że ten dzień, o którym też nie wszyscy pamiętają, będzie dla Państwa sympatyczny, miły i że to, co tutaj Państwo zobaczą, będzie dla Państwa interesujące. Także i oddaję głos pierwszej naszej wykonawczyni, Martyna Majda, która została wyróżniona podczas ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego, która wykona utwór Zamiast. Ciągle mam nadzieję, że
biodra mam. A gdy się zbudzę, westchnę. Cóż, to wszystko było chyba zamiast. Lecz póki co w zamęcie trwam. Liczę na palcach lata szare. Mateusz został wyróżniony podczas eliminacji powiatowych ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Kiedy się otworzyło powieki, kiedy się uchyliło oczy, się zobaczyło na wprost, naprzeciw, po drugiej stronie tej wiejskiej alei, siedzącego też pod płotem chłopca jasnowłosego. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Skąd się tu wziąłeś, mały? Ja tu mieszkam, proszę pana. A gdzie się podzieli inni mieszkańcy? Bo chyba nie mieszkasz tutaj sam. Wszyscy bez mała pojechali na ślub do kościoła, do drugiej wioski, bo u nas we wsi nie ma kościoła. Wszyscy bez mała, mówisz, czyli bez ciebie. To dobrze, to dobrze. Co to ja miałem powiedzieć? A, te jabłka nad twoją głową, te papierówki, to nasze, to nasz ogród. Można spróbować, jak smakują? Można. Nikogo nie ma w domu, to nikt nie będzie przeklinał. Bardzo niezłe są. Dziękuję ci, mały. Narwę sobie parę do plecaka, póki nikt nie krzyczy na mnie. To dziękuję ci. I do widzenia. Proszę pana, a gdzie to pan tak sobie idzie? Gdzie to ja tak sobie idę? Fascynujące jest twoje pytanie. Gdzie to ja tak sobie idę? Na tak ładnie postawione pytanie nie można nie odpowiedzieć, ale czekaj. Bo też chciałbym ci ładnie odpowiedzieć. Gdzie to ja tak sobie idę? Naprzód próbuję sobie iść, mały. Naprzód. O, to nikt mnie pan weźmie ze sobą. Ja też chcę iść naprzód. Nie chcę iść do szkoły, jak się skończą wakacje. A to ci dopiero. Ale właśnie wszystkie szkoły są przed tobą. W przodzie. Od tego się nie wywiniesz. Ja nie lubię chodzić do szkoły. Szkoły są po to, się pomyślało, żeby było ludziom łatwiej żyć. Szkoły są dobre. Mądre nie są, ale dobre są. A czyj ty jesteś, mały? Majewskich, proszę pana. O, Majewskich jesteś. No widzisz. Tatusia i mamusi jesteś, bo masz tatusia i mamusię. Mam. I jeszcze siostrę mam. No widzisz? To jak ja mógłbym ciebie zabrać? Mamusi i tatusiowi. I jeszcze siostrze.
To by był kidnapping mały, porwanie. A ja nie kradnę, kiedy nie trzeba. Wiesz co, do końca wsi możesz mi potowarzyszyć, jeżeli chcesz. Nie mogę, bo mi mamusia powiedziała, żeby się trzymać od obcych z daleka. Oho, ta twoja mamusia to cię bardzo dokładnie wychowuje. A tatuś co mówi? Tatuś bez mała nic nie mówi, tylko czasem mówi do mamusi: jak chcesz rządzić, to rządź i daj mi święty spokój. A siostra? Jolki nie ma w domu, jest na akademii w Krakowie. Teraz przyjechała na wakacje, ale ona tylko chodzi, pali papierosy i wszystko rysuje. Na ślub do kościoła to też pojechała z blokiem. To ona wychodzi za mąż? To jej ślub? A gdzie tam? Jolka powiedziała, że nigdy się nie ożeni. Jak jej mama mówi, że już czas, żeby postarać się o jakiegoś chłopa, to ona mówi, że nie będzie niewolnicą. Nie będzie myła garów, gotowała, prała, prasowała, ani nic. Mówi, że teraz nastały inne czasy wyzwolenia kobiet. Proszę pana, a co pan robi? Dlaczego pan kładzie koszulę do wody? O, wypiorę ją. Raz, dwa na tym słońcu wyschnie. Ale przecież pranie to jest babska robota. I tu się mylisz, mały. Żadna robota nie jest babska. Każda robota jest męska. Zapamiętaj to sobie, mały. Czy mi się zdaje, czy coś się kurzy na drodze? O, to na pewno nasi wracają z kościoła. O tak, teraz już widać konie i wozy i muzykę słychać. Michaś, stań po drugiej stronie szlabanu. Ja stanę po tej. O, brrr, brrr, szlaban, szlaban, jaki piękny szlaban. Panie młody, wysiadać. Wykupne, bo nas nie przepuszczą. Taki elegancki to pewnie pan młody. Ano ja. Na nowej drodze życia zdrowia, pomyślności i nie za dużo bałaganu życzą strażnicy szlabanu. Dwa Michały. Jeden duży, to ja. Drugi mały, to Michaś. Dziękujemy, dziękujemy. Zapraszamy na poczęstunek do domu. Zaproszenie przyjmujemy. Jeszcze tylko niech panna młoda złazi z woza i macie się tu przed szlabanem trzy razy pocałować. Panna młoda, złazić z woza. Panna młoda, z woza konią lżej. O, na razie buzi, a w nocy coś lepszego. Cichaj, stary zwerezniku. Raz, dwa, trzy. Gorzko, gorzko, brawo, brawo, młoda para. No, Michaś, wykupili się. Otwieramy szlaban. Chwileczkę, chwileczkę, proszę zaczekać. Proszę się nie ruszać, jeszcze sekundeczkę. Fotografa nie ma, ale artystka jest. To jeszcze lepsze. Ten rysunek to trzeba będzie ładnie w ramki oprawić i nad łóżkiem powiesić. Jak ich Jolka wymaluje swoimi pikasami, to się wcale nie poznają. Za głowy się złapią, jak siebie zobaczą. No, Michaś, zaproś swojego kolegę i chodź tutaj z nami na wóz. Proszę pana, niech pan z nami idzie. Idę, mały. Idę.